coś rodzice opowiadali? No, opowiadali, on był, mówię, że bardzo dobry przecież był, przecież na kozaka, przecież domy popostawiał, nie? Przecież ten budował, przecież to tam, na te, jak się nazywa? Maryśka organista, No i tata im dom budował. tak, u Tekli Petrowej tej Tak, Nuśki, tak, tam tak. postawił dom. Znaczy, ale to co, ludziom pomagał dom stawiać? Tak, No. sam, pewnie, domy postawił, pola Znaczy, kupił. finansował. Tak? Finansował No. wszystko. Z tego Był pole dobry. kupywał. Do mojej mamy rodziców to stale na wakacje przyjeżdżał, jak później był już w Lwowie, to przyjeżdżał stale na wakacje, przyjeżdżał tego tam do baby i tego, bo mówił, że ja mu tutaj ten właśnie powietrze służy. I on się tak opatrzył, bo on przecież był z wojny, on był kapelanem wojskowym przecież, nie? Kto? No, Zryniewiecki? pewnie. Zryniewiecki był w Rosji w więzieniu. No, ale później był przecież, jak szedł z frontem i z... On nie żył z frontem, Maryśka. No, pewnie, że szedł. Przeczytaj sobie książki Dwie ziemie mieszkańców Pyrzan, tam jest opisane wszystko. Ja wiem, że moja mama zawsze Nie, opowiadała, Maryśka. że on jak tego, że szedł z tym frontem Nie. i sobie opatrzył te kozaki, te góry Nie, Maryśka, tak nie i było. później jego do Wilna nie puścili. Jego nie puścili do Wilna, bo on wracał z więzienia z Rosji. No i Z tak. Rosji i zaszedł na folwark do pani, jak ona się nazywała? Tam, gdzie Górka mieszka, wiesz, tam No, gdzie Górka, no to ta są. Krymińska czy jakoś, No i ona, ja co? nie wiem. I on tam był i pierwszą mszę odprawiał tam w tym u Górki w pałacu. W tym pałacu, gdzie Górka mieszka. On odprawiał pierwszą mszę na święta wielkanocne. Przeczytaj Dwie ziemie mieszkańców Pyrzan, tam w tym, co pan Pająk, wiesz, opisywał. Ja nie mam tej Nie książki. masz? Nie. No to czekaj, Nie. jak kiedyś tego, to ja ci pokażę. Ja nie mam tej książki. To tam pan Pająk wszystko opisał, No i opisał to. że on był tam w tym, taki był jeszcze tam gajowy, zobaczył jego, że jakiś wędrowiec idzie, to był w zimie, tam tak opisane jest, i zaprosił jego do tej, to Klimińska chyba się nazywała ta pani, co tam wtedy była, No. i żeby on się pożywił. I on tam został. I pierwszą mszę na Wielkanocne święta on odprawił w tym ganku, pałacu w No. ganku. Zrobili ołtarz. Zresztą tam w tym No przecież przeczytaj. kościół na kozaka, to przecież on postawił. Tak, Kościół, kościół. plebanie, szkoły, No. to przecież on postawił. I te No. zakonnice sprowadził z Lwowa No. przecież na On z kozaki wojskiem nie szedł. i tego. Także mówili, że on je też opatrzył te kozaki, tak mu się podobały i później dlatego kazał się nigdzie nie chować, tylko właśnie pod kościołem, żeby go tam na kozakach pochować i koniec. No nawet tam było zrobione, jak kościół budowany, że najpierw chciał, żeby W w środku. środku, już tam zrobili grobowiec i tego, No. a później powiedział, że będą po nim chodzili, będą deptali, to nie, to się z boku grobowiec No. zrobili i tam z boku pochowali go.